Prawdziwą radość widać w oczach suwalskich ratowników medycznych z wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. I trudno się im dziwić, bowiem od kilku dni mają do dyspozycji nowy sprzęt, którego wartość przekracza 2 miliony 360 tysięcy złotych. Pojawiły się na naszym stanie dodatkowe defibrylatory, lifepaki 15. Oprócz tego jeszcze 7 sztuk respiratorów transportowych, nokospreje służące do dezynfekcji, dekontaminacji i oczywiście dwie karetki typu C, gdzie jedna będzie dostarczona na przełomie tego roku i ona będzie z napędem na 4 koła. Natomiast tutaj przed nami widać karetkę z noszami bariatrycznymi. To pierwsze takie nosze w regionie. Te nosze są szczególne, ponieważ one są przeznaczone do transportu dużych osób z otyłością, tak? One mają dopuszczalną wagę 318 kg, na który możemy ich przewozić po prostu ludzi. Często macie do czynienia z tym? Zdarza się i później właśnie też pomoc, oczywiście w zniesieniu na przykład z piętra, to potrzebne kolejne zespoły ludzi, także to jest ciężka praca. Przy pacjentach ze znaczną otyłością na pomoc ratownikom nierzadko ruszają strażacy. Przy zwykłych noszach zniesienie i umieszczenie w karetce pacjenta z dużą otyłością wymaga czasem udziału nawet 6 osób. Przy noszach bariatrycznych jest o wiele prościej. Jedna osoba obsługuje, że tak powiem, przyciski, druga musi asystować, żeby nie przewrócić na bok i tak dalej. To jest fajne, bo tu mamy siłowniki i po prostu nam siłowniki pomagają w wyciągnięciu pacjenta z karetki i włożeniu do karetki. Kolejne urządzenie znacząco ułatwiające pracę ekipie pogotowia to krzesło ratownicze, nieocenione na ciasnych i często zagraconych klatkach schodowych. Umożliwia ono bezpieczne i szybkie pokonanie schodów. Pozostały sprzęt to specjalistyczne urządzenia naszpikowane elektroniką. Respiratory są nam niezbędne do pomocy dla pacjentów, jeżeli chodzi o wspomaganie oddechu, tak lub zastępowanie tego oddechu, czyli generalnie pacjenci, którzy mają niewydolność oddechową. Natomiast respiratory są tak naprawdę potrzebne do większości wyjazdów, bo one są wyposażone tak naprawdę w możliwość wykonywania EKG, defibrylowania, kardiowersji, stymulacji. Dodatkową funkcję, którą wcześniej nie mieliśmy w tych defibrylatorach, jest dodatkowy pomiar karboksyhemoglobiny lub methemoglobiny, czyli możemy na miejscu zdarzenia już zobaczyć, czy pacjent jest na przykład zatruty czadem, tak? Wcześniej tego nie mieliśmy. Te defibrylatory mają taką funkcję. Na naszym terenie zdarzają się tacy pacjenci, gdzie są rzeczywiście zatruci czadem i to nam po prostu pomoże w szybszej pomocy dla takiego człowieka. Prosty, intuicyjny sprzęt służący przede wszystkim do dezynfekcji pomieszczeń. Jeżeli chodzi o nasze pogotowie, to jest związane z dezynfekcją samych karetek. Umieszcza się po prostu w środku, się włącza i tak naprawdę po 60 minutach karetka jest zdezynfekowana i jest możliwe użytkowanie spokojne, bez żadnych wirusów, bakterii czy grzybów. Do dyspozycji ratowników oddano jeszcze jedną, nieco mniejszą karetkę. Dodatkowo jeszcze mamy jedną karetkę transportową, służącą przede wszystkim do transportowania wymazów, tak? I transportowania, wykonywania wymazów i transportowania pacjentów z podejrzeniem COVID-u. Co istotne, na wybór sprzętu bezpośredni wpływ mieli nie urzędnicy, a ratownicy. Cały czas są przeprowadzane rozmowy z personelem medycznym, tak? Jakie jest zapotrzebowanie, co jest potrzebne, co by personel medyczny chciał mieć na swoim stanie, wyposażenie i to tak naprawdę na bieżąco jest weryfikowane i sprawdzane, jakie są po prostu potrzeby. Jesteście zadowoleni z tych zakupów? Tak, bardzo, myślę, że bardzo. To na pewno nam ułatwi pracę i przede wszystkim zwiększy jakość, jeżeli chodzi o udzielanie świadczeń związanych z ratownictwem medycznym. Ratownicy poza zakupami sfinansowanymi z unijnych środków dostali również wsparcie od suwalskiego samorządu i wielu lokalnych firm.